Czyli jeżeli coś przez dłuższy czas już nad czymś pracujesz i pojawiają się problemy, pojawiają się trudności, tak jak w moim życiu ze stworzeniem wodnej oazy natury, bo już wiesz, że od dłuższego czasu to trwa, to nie jest temat ostatnich 2-3 dni, to pewne rzeczy dojrzały i w tym momencie można wykorzystać tą energię wyższą, która staje do Twojej dyspozycji i postawić decydujący krok, który może nie w tym momencie, w tych kolejnych 7 dniach przyniesie już oczekiwane skutki, ale to, że go postawisz w tym konkretnym czasie, nacechuje to wszystko, co się z tego rozwinie, tą energią zwycięstwa. Jak można to zrozumieć bardziej obrazowo? Wyobraź sobie, że masz nasionka, które pragniesz wysiać. Z tych nasionek urosną roślinki, będą kwitły, później przyniosą owoce, przyniosą plony i chcesz zebrać obfity plon. Popatrz na to symbolicznie. I teraz masz te nasionka i wysiejesz te nasionka w czasie na przykład wycofania, w czasie negatywnym, w czasie, gdzie te energie kosmiczne są niekorzystne. To co się stanie? Może zdarzyć się tak, że tylko niektóre dadzą radę wykiełkować, a może zdarzyć się tak, że ta energia była tak nacechowana tym negatywnym, tym biernym, tym wycofującym się, że te nasionka zgniją, rozpadną się i nic z nich nie będzie. Jeżeli jednak masz te nasionka i czekasz na ten odpowiedni moment, aby je wysiać i w tym odpowiednim momencie, który jest dokładnie teraz, czyli czas wzrostu, czas Jowisza, czas energii najwyższej, energii płodności, energii, gdzie wszystko rozwija się z taką przyspieszoną prędkością, tak można powiedzieć, szybciej, dużo szybciej niż zwykle i Ty masz te Twoje nasionka i w tym momencie je wysiewasz, to wykiełkują bardzo szybko, będą zdrowe, będą rosły zdrowe, zakwitną i przyniosą dla Ciebie obfite plony. Czyli to jest ta różnica, gdy coś jest dla Ciebie ważne, chcesz, aby przyniosło Ci jakieś plony, czyli jakieś zwycięstwo i jeżeli postawisz te kroki na tej drodze w nieodpowiednim czasie, to już jak gdyby z góry jest to skazane na niepowodzenie. Na przykład siły wyższe mówią, teraz jest czas wycofania się, a Ty na siłę, nie, ja nie patrzę na to, nie słucham tego, właśnie, że będę działać. To jest ten nieodpowiedni czas. Wysiewasz wtedy nasionka, cała Twoja energia pójdzie na próżno. Ale jeżeli siły wyższe mówią, uważaj, rozpoczyna się czas sukcesu i zwycięstwa, to jest ten właściwy moment, na który czekałeś przez wiele, wiele miesięcy, działaj, to jest to, gdzie wszystko będzie Cię wspierać w realizacji Twoich marzeń i Twoich pragnień.